tym zamyśle czuję się średnio, ponieważ nie wiem, albo udaję, albo jestem naprawdę skromny. Nie lubię być na afiszu, nie czuję się gwiazdą. Przędę sobie po cichu swój zawód gdzieś na boczku. Efekty są niezłe, ale no gram siebie, niby siebie, a faceta niesłychanie rzutkiego, z energią, który przechodzi udar i ma zanik pamięci w pewnym momencie. Nie. Nie, miałem kiedyś taką agencję, ponieważ nie zdołały mi panie załatwić nic. Także pomyślałem sobie, że będę sobie sam agentem. No. Z tak miłym Maćkiem, tak. Tak, tak. Znaczy, on jest prywatnie Maciek. Myślę, że tak. No, może się zastanowię, ale pewnie nie zdążę, bo mam już prawie 80 lat. Ponieważ nigdy nie miałem, to nie wiem, jakie cechy powinien posiadać. No, w każdym razie dbać o komfort jakby rozmów z producentami, bo są one nieraz uwłaczające moje, jakby to powiedzieć, no, mojego samopoczucia finansowego, że czasem stawki, które są proponowane, nie mówię tu, ale gdzieś tam na bingu czy coś, no to dosłownie zaczynają od 1/4 tego, co powinienem dostać. Ale ja się mniej więcej orientuję i mówię, to sobie, to co nagrałem, to możecie sobie schować, nie podpisałem umowy, do widzenia. A to ile pan chce? O Jezus Maria, ja mówię, nie Jezus Maria, tylko 44 godziny nagrań. To i tak mało. Otóż nigdy się nie godziłem na nagłe zastępstwo. Z różnych powodów, ponieważ dany aktor był w Stanach Zjednoczonych i mógł zarobić, ile to lat temu było, powiedzmy 500 tysięcy, i zaproponowano mi nagłe zastępstwo. Ja mówię, panie Zbyszku, do właśnie takiego agenta, to chyba pan mnie nie zna. To ja mam wziąć pieniądze za kolegę? W życiu. W życiu.